Dzisiaj jest charytatywny ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego połączony z Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim. Cudowna impreza, już czwarta edycja turnieju w Sianowie, na której zbieramy pieniążki na nieuleczalnie chore dzieci z hospicjum w Koszalinie. Grand Prix pierwszy raz chyba, tak? Tak, jak najbardziej w tym roku pierwszy raz udało nam się przy Sianowie uzyskać możliwość organizacji Grand Prix Polski. A Grand Prix Polski to są takie turnieje, gdzie przyjeżdżają najlepsze pary w najwyższych klasach tanecznych i zbierają punkty do klasyfikacji Mistrzostw Polski. Bardzo nas to cieszy, że jesteśmy już tutaj po raz czwarty i myślę, że nie ostatni, ponieważ rozwijamy się z roku na rok, coraz ta impreza przyciąga coraz większą liczbę osób zainteresowanych i jest to impreza, która jest unikatowa, jeżeli chodzi o taki rodzaj imprezy, bo w Polsce, ponieważ nie ma charytatywnych turniejów tańca, są to imprezy wysokobudżetowe, ale my lubimy wprowadzać nowe rzeczy, więc jak najbardziej myślę, że to jest coś, czego nie ma. Taniec, radość i pomaganie idzie w parze. Jak najbardziej. Myślę, że taniec jest tak wdzięczną dyscypliną, tak piękną, widowiskową, przyjemną. Uczestniczą w niej dzieci już od 7 roku życia, więc nie ma nic fajnego jak dzieci pomagają dzieciom. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Podziękowanie za ten taniec.
dzisiaj tutaj w Sianowie bardzo dobrze się tańczyło. Uważam, że to był udany turniej. Ja popieram słowa partnerki tak samo. Tańczymy, jesteśmy jedną drużyną.